Tam myślę, że każdy, kto był na tym meczu i czy na trybunach, czy przed monitorem, może powiedzieć tylko jedno, że to było fajne, ciekawe i pełne emocji spotkanie. Myślę, że do tej tam 60 minuty no, ten wynik, który był, tak, to był nie lada jakąś niespodzianką, ale tak jak już rozmawiałem z trenerem, spotkania Wigier z KS Michałowo zawsze są spotkaniami ciekawymi i pada w nich dużo bramek, więc tak też było i dzisiaj. Jak najbardziej zgodzę się z trenerem gości. Bardzo ciekawe, emocjonujące spotkanie. Spotkanie, które nie układało się po naszej myśli i na dobrą sprawę byliśmy nawet gdzieś tam pod ścianą. Natomiast chwała drużynie za to, co pokazała przede wszystkim w drugiej połowie, za tą determinację, dążenie do korzystnego rezultatu. W przekroju całego spotkania uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, natomiast trzeba pochwalić też drużynę gości, która bardzo mądrze broniła się od pierwszych minut, była dobrze zorganizowana kompaktowo i w pierwszej połowie my graliśmy słabo, graliśmy wolno i mieliśmy problem z tym, żeby wykreować i stworzyć kolejne sytuacje bramkowe. Natomiast po przerwie dokonaliśmy kilku zmian jeszcze przed przerwą. Po przerwie i ta gra wyglądała już zdecydowanie lepiej. My swoje problemy też mieliśmy w tym meczu kadrowe, bo Maciek Makuszewski też na dobrą sprawę grał z kontuzją, nie jest do końca wyleczony po ostatnim spotkaniu. Oskar Osipiuk dopiero wraca po kontuzji, Filip Kozłowski nie mogliśmy z niego skorzystać w dzisiejszym meczu, Radek Gulbierz też wraca po kontuzji. I drużyna uważam pomimo tego w drugiej połowie pokazała charakter i uważam, że zasłużenie przekroi całego spotkania wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Są pytania panowie? Już o następny mecz zapytam, jakieś wnioski po tym meczu, czy to po prostu taki był ten mecz, tak się ułożył, a nie inaczej dzisiaj? Wiadomo, to jest piłka nożna. My chcielibyśmy oczywiście każde spotkanie gdzieś tam zamykać do przerwy, prowadzić kilkoma bramkami i wygrywać każde kolejne spotkanie pewnie. Natomiast czasami zdarzają się też takie mecze, my na pewno musimy wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów, bo te błędy nam się przydarzyły. Drużyna oprócz tego, że mądrze się broniła, to też potrafiła wykorzystać nasze błędy i prowadzić w pewnym momencie 2-0. I to jest na pewno element, który musimy sobie skorygować, poprawić, ale to na chłodno musimy zobaczyć, przeanalizować, jak byliśmy ustawieni, z czego to wynikało, że w nielicznych sytuacjach, natomiast Michałowo potrafiło zamienić to na bramki. Mamy ten krótki okres teraz na odpoczynek, na regenerację. Wiadomo, że najbliższe spotkanie środowe, pucharowe tutaj w Suwałkach, na które z tego miejsca zapraszam wszystkich kibiców. Tak jak dzisiaj byli naszym 12 zawodnikiem, tak liczymy na ich wsparcie w kolejnych spotkaniach. Puchar jak potraktujemy w kontekście tego meczu, który czeka nas w Szepietowie? Który mecz ważniejszy? My chcemy wygrywać każde kolejne spotkanie i takie jest DNA tej drużyny. To było też widać w drugiej połowie. Ta determinacja, pełne zaangażowanie do tego, żeby dążyć do zwycięstwa. I tak samo też będzie w meczu pucharowym z Olimpią Ząbrów.